Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o podejście tutaj na tą podłogę, wyzamiakaną, wychuchaną. Proszę uprzejmie, bo rozpoczynamy. Rozpoczynamy pierwszy turniej gmin. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Kraina Samu oraz pan wójt gminy naszej, Marian Rydzar i Centrum Kultury przy Urzędzie Gminy. No, wszyscy już jesteście. Witam serdecznie przybyłych gości ze swoimi drużynami. Mam nadzieję, że dobrze powitam. Więc Adamówka. Witam panią Ewę Kubrat ze swoją grupą. Jarosław Wieś, przewodniczący Rady Antoni Gwóźdź z żoną. Witam serdecznie. I witam jego grupę sportową. Pana wójta Strinczy, pana Ryszarda Jędrucha z grupą motorską. Skarbnika gminy, panią Teresę Wielgosz, również Kręczy. I witam serdecznie grupę sportową z Kręczy. Grodzisko Dolne, przewodniczący Rady Gminy, pan Jerzy Gdański. Witam serdecznie. Pan wójt Stanisław Baj, witamy serdecznie. Witamy również ekipę sportową z Grodziska Dolnego. Witam serdecznie pana wójta gminy Wiązownica, gospodarza tej gminy. Witam serdecznie jego uroczą małżonkę. Która będzie reprezentować naszą gminę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja serdecznie po prostu tylko powtórzę te słowa przywitania. Jest mi niezmiernie miło, że taka inicjatywa powstała, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Czujcie się tutaj jak i siebie, bo chociażby te 7 domków, które tam stoją, to taka wspólna nasza pomysł, taki pomysł wójtów właśnie gmin, żeby docelowo Państwo mogli tam sobie gospodarzyć. Na następny sezon myślę, że będziecie mogli przyjeżdżać ze swoimi artystami, ze swoimi pracami, ze swoimi produktami, wypiekami, tam po prostu to wszystko prezentować czy sprzedawać, bo jest to dużo publiczne. Natomiast byłoby nie tak, gdybym przedłużył to przywitanie. Myślę, że powinienem oddać gościom naszym, a zarazem gospodarzom tej imprezy głos, więc bardzo proszę Cię Stanisław, pana prezesa, proszę pana wójta, pana przewodniczącego rady, tutaj bardzo proszę. Pokój jeszcze mamy z władz. Przerożę tego ludzi. Zapraszam. Pokażcie się tutaj wszyscy. Bardzo proszę. Rysiek, podejdź bardzo proszę. Pana przewodniczącego. Panie przesłanie kamery. Pana prezesa Krainy Samu. Przewodniczący. A pan prezes po prostu powie to, co prezes musi powiedzieć. Coś pięknego lewackiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Oczywiście jesteśmy organizatorem dzisiejszej imprezy, ale ona jest możliwa dzięki pomocy pana wójta gminy Wiązownica, pana Mariana, który aktywnie działa w ramach Stowarzyszenia Kraina Samu, za co serdeczne słowa podziękowania w imieniu własnym, w imieniu zarządu, Rady Programowej. Chciałbym podziękować wszystkim ekipom. Cel naszego stowarzyszenia jest taki, no, dość prosty. Próba integracji takiej działalności ogólnospołecznej w ramach naszej grupy, przypomnę, że stanowimy 7 gmin. Obecnych jest gmin 5, gdzie jest przeszkodzone z tytułu własnych imprez na własnym terenie. Jest to okres dożynkowy. Natomiast wszystkim Państwu życzę co? Dobrej zabawy,
Nie o wielki tutaj pewnie chodzi, chodzi bardziej o pokazanie takiego naszego wspólnego, sprawnego działania. I do tego serdecznie wszystkich zapraszam, wszystkich gości serdecznie również witam. I jeszcze raz życzę dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Zapraszam po jednym z przedstawicieli tutaj do mnie. Wylosujemy kolejny gość. Tutaj pan biznesmen, proszę. Proszę Państwa, organizacyjnie. Pani Ania jest członkiem komisji. Członkiem komisji jest również pani Agnieszka Pytulka i pan dyrektor Stręcz. Także te trzy osoby będą oceniać Państwa. Gmina Wiązownica będzie startować jako druga. Teraz gmina Adamówka. Gmina Adamówka jako pierwsza. Gmina Trymcza jako trzecia. Zaraz, bo ja nie nadążam. Jako pierwsza Adamówka, tak? Pierwsza Adamówka, tak? Druga Wiązownica, trzecia Trymcza, czwarta Grodzisko, tak? Piąta Jarosław. Tak. Więc moi drodzy, powodzenia! Wszystkiego dobrego dla wszystkich ekip. Nie martwcie się, że tam nie wygracie czy coś. Bawmy się po prostu, żeby było wesoło. Ja zapraszam wszystkie drużyny jeszcze pod swoje namioty. Będziemy mogli tutaj pooglądać występ artystyczny przygotowany przez gminę Wiązownica i po występie rozpoczniemy zawody. Wszystkich gości witam jeszcze raz serdecznie za przybycie i zapraszam na poczęstunek do pierwszego domu tutaj drewnianych, który tutaj zgłosił. Zawodnicy mają dobiec do Pachołka, obiec go i wrócić z powrotem na linię startu net. Gotowi? Czas, start! Stopę włączone, także czas, start! Na taczkach, tak? Nie wywalcie. Dziecko, trzymaj się tam. Bo jak cię na zakręcie zawinie, to wiesz. Możesz glebę zaliczyć. Konkurencja polega na pokonaniu slalomem taczkami. Oczywiście liczy się czas. Ta drużyna, która pokona ten top przeszkód najszybciej, wygrywa oczywiście. I nie skupi pasażera.
Przygotowuje się wiązownica. Trzymaj się dobrze. Trzymaj się. Czas start. Oczywiście to są mistrzowie naszej gminy. W zeszłym tygodniu wygrali tą konferencję. Jest to pani sołtys z Wólki Zapołowskich wraz z mężem. Brawo, brawo! My sobie nie wyobrażamy, jaka odpowiedzialność na nim ciąży, jak on wywróci, ma kołpie przerywane. No ale oni nigdy nie... No. Nigdy nie mają wywrotki. Czas start. Zawodnicy gotowi, także czas start. Jest grudzisko dobre. Brawo, grudzisko! Teraz będzie rzut gumowcem. Tak. Pan dyrektor mi kazał pokazać, jak to ma wyglądać. Moi drodzy, to tak mniej więcej, nie? Rozkrok, o! Gumiak tam, o! Nie będę się podskakiwał, bo mam grubę nogi. I się rzuca, moi drodzy. Od spodu, panowie, uważajcie. Jak najdalej. Rzuca się jak najdalej, uważać się na to, co się ma. Rzuca się od najgłośniej jak myślę. Przodem, gdzie tyłem, wy też od razu zbereźne myśli macie. Zapraszam na domów. Brawa. Trzeba machać, trzeba szansę! Niżej na nogach! Bywała pani na nasze życie! Umówmy się, to była próba. Nie, to była taka próba, bo to jest kobieta, dajcie na szansę. Tak, uwaga, i do przodu, kochanie, do przodu. O. I proszę, ja teraz wyszło elegancko. Jaki to jest pan? 12,40. 12,40 centymetrów. No, o. No. Przygotowuje się trincza. Chwileczkę. Uwaga. Ma pan szczęście, panie dyrektorze. Opatrzność czuwa nad panem. Byłbym w winie łakał, jakby tu sobie pan powiadał. 21 metrów i 20 centymetrów. Brawa! No, pięknie. Nie by dalej leciał. No. Ooo! Niby na pudziana nie wygląda, chociaż zbudowany, owszem, ale... Ile tam tego? Odległość 19 metrów i 60 centymetrów. No, brawo! Ale nie chodź pan tam do tego buta. A teraz, żebym nie dostał tego gumaka.
propozycja, panie dyrektorze. Może każdemu zawodnikowi dać jeszcze jedną szansę. Bo potem będą ci drugi pokrzywdzeni. Wyciągniemy średnio. No właśnie. Dwóch już rzuciło dwa razy, więc zatem trzeci stało. 13:50. Czas start. Mocniej, mocniej! Szybki wejdzie! Brawo! 10:78. Załóż, nie jest tydzień. Czas start. Uwaga na głowę. Czas start. Nie umie bić, ale po macie. Brawa. Kobieta musi zakończyć. 62. Najlepszy czas. Czas start. A przykucnęła sobie, żeby widzieć. 5:75. Teraz start. No, brawo. 5:63. Dobry czas. Dziękujemy bardzo zawodnikom i zwycięzca. Jarosław. Dalej dzięki. Konkurencja wirujący Patryk. A pani Anna nam wytłumaczy. W tej konkurencji również zapraszamy pary mieszane. Konkurencja będzie polegać na tym, troszkę tutaj zmieniliśmy zasady. Patryk miał być uprzednio obwiązany w uszy i zawiązanymi oczami. Trzeba było trafić do butelki. Teraz będzie ten patyk uwiązany u mężczyzny na pasie. On będzie miał zawiązane oczy, a kobieta będzie instruowała, jak ma trafić do tej butelki. Sebastian. Czyli mężczyzna ma przyjąć pozycję seksualną, moi drodzy. I może trafić. Zapraszamy gminę Adamówkę. Lewo. Ale nie będzie. Do przodu. Oj, ale to naprawdę się. No to. Ponieważ jesteś młody chłopak, pomóż starego człowieka. Trafił. I bez ręki się udało. No. Rozkiwał ci się za bardzo, po prostu. Do domu. Patrzcie na mistrza.
Taki młody, a taki spec, kurde. 1981. Na dół. Do tyłu proszę. Do tyłu. Na dół, do przodu. Do przodu, na dół. Jeszcze. No, na dół. Do tyłu, proszę. Czemu taki jeden pan w górę pójdzie cały do tyłu? Do góry, troszeczkę, na dół. Dobra, jest. O górę za pole to robimy slalom, słupkiem i wracamy. Tutaj dwa pierwsze czasy będą wyłapywane. Gotowi? Do biegu? Momencik. Jemy ją. Osoba, która pierwsza zje, musi wygwizdać dwa stony na płotek. Albo co on powie? No i smacznego, moi drodzy! Zdrowia! Są po trzy łyżeczki bułki tartej. Pierwsza osoba, która upora się nadmiarem bułki, podnosi rękę do góry, ja podchodzę z mikrofonem i gwizdamy. Gotowi? Do biegu. Uważamy, że musimy zepsuć. Do biegu, start. Nie podglądamy sąsiadów. Tutaj dla wszystkich oglądających powiem taki mały szczegół. Bułka rośnie w buzi. Niektórzy już puszczają dymki z buzi. Niektóre dziewczyny już próbują się uporać z buzią. Pan Sebastian z Grymczym jest. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że jecie cytrynę, to wam od razu śliny dużo się buzi zrobi. Pani Sołtys wie bardzo, co? Ale pan Sebastian z Gminy Krycza na nadmiar śliny przyszło, bo się zrobiło miejsce w ustach. Bo część poszło. Powoli. Oprócz kaszlu chyba pani Ani nie usłyszy pani nic więcej. Dobra, tu mamy, jeszcze tutaj pan próbuje. Brawo! Po pierwsze miejsce, tutaj koleżanka i kolega. Czyli kto zajął pierwsze miejsce? Zaraz, bo jeszcze mam tam to. To najtrudniejsze z konkurencji. No ale już pani mówi i już wystarczy. No tak na psa, proszę pana. No, jest. Jeszcze koleżanka się działa. Brawo dla wszystkich, tu koleżanki się nie mogą jeszcze uporać. Szukamy. Tempo. Dopingować swoje.
on ma chyba jakieś szósty zmysł. Czego tam leka pierwszego nie wyciągnął? To mistrzowie gminy Wiązownica, szukanie skarb. Są ty z nieba. Oni wiedzą, po co szukają. Ale jak się rzucili. Tak, jak piesek, to nie, od lepszy dni. Jakby halne przeszło. Jest jedno mleko. Ale mówka. Pierwsze miejsce za bieg z jajem. Grodzisko Dolne. Pierwsze miejsce za najbardziej wirujący patyk. Jarosław. Pierwsze miejsce za celność i precyzję w bijaniu gwoździ. Trincza za najbardziej wykonany kangurzy bieg, najdłuższy. Wiązownica, pierwsze miejsce za najdłuższy w historii rzut gumiakiem. Zapraszam po trzech przedstawicieli z gminy po odbiór nagród. Come on.